Witajcie, moi drodzy. Nadeszła chyba ta wiekopomna chwila, kiedy to kanał Grot Orderly musi stać się kanałem grotorderly.pl. W ostatnich latach tworzyłem materiały w jednym i w drugim języku, w języku angielskim, w języku polskim. Mieszałem się z lewej do prawej, z prawej do lewej, nie mogąc zdecydować się, czy w końcu chcę mieć większą publikę i jednak jakoś móc trafić do szerszej społeczności w języku angielskim, czy też to, co chciałem tak naprawdę robić, wzbogacić naszą lokalną polską społeczność jakimś dobrym kanałem czterdziestkowym, z dobrymi battle reportami, z dobrymi stołami, z fajnymi rozgrywkami. Miotałem się, ale po kilku wiadomościach od użytkowników, którzy napisali w komentarzach w różnych miejscach i przez ostatnie kilka tygodni pisali, że dlaczego nie piszę już po angielsku, patrząc też na statystyki troszeczkę na YouTubie, że przybyło mi ponad 50-60 nowych subskrybentów, ale niestety straciłem ponad 30 subskrybentów z Polski. Postanowiłem, co oczywiście nie było moim celem, żeby stracić was polskojęzycznych graczy czterdziestkowych. Nie było to moim celem, więc postanowiłem rozdzielić po prostu te dwie rzeczy. Postanowiłem zrobić kanał grotorderly.pl, w którym oczywiście będą wrzucane tylko i wyłącznie rzeczy po polsku. Kanał grotorderly zostaje takim kanałem, jakim jest. Tam będą trafiały rzeczy tylko w języku angielskim. Zdarzy się, że niektóre rzeczy będą trafiały tylko na jeden albo tylko na drugi kanał. Więc jeżeli chcecie mieć 100% kontentu, to radzę wam, czy radzę, sugeruję wam, żebyście mieli obydwa kanały. Tym bardziej, jeżeli mówicie w języku angielskim. Dlaczego? Dlatego, że niektóre produkty, które będę recenzował, już wiem, że będę recenzował, mam w planach. Już jestem, rozmawiałem z producentami, są typowo polskimi produktami, no nie będą wysyłane na przykład za granicę. Jest to jeden producent polskiej chemii modelarskiej, kleje, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki. Natomiast są rzeczy, które będę robił tylko i wyłącznie w języku angielskim, na przykład niektóre battle reporty, które będą battle reportami sponsorowanymi. Będą to battle reporty na matach różnych producentów, tak? Więc na tych battle reporty, aby dla klienta trafiło na jak najszerszej publiki, będą w języku angielskim. Ale jeżeli zdecyduje się wrzucić na kanał polski, podejrzewam, że tylko wrzucimy informację o tym, o czym będzie battle report i będzie po prostu link do kanału, więc będziecie musieli wejść sobie na drugi kanał, bo nie chcę dublować tego, wiecie, zabierać przestrzeni dyskowej internetów. Tak więc będą dwa kanały, Grot Orderly i grotorderly.pl. Zachęcam was do subskrybowania obydwu. Nie będzie też zaśmiecania wątków, feedów, czy jakkolwiek tam się zwało. Polacy będą dostawali tylko polskie filmy, Anglicy tylko angielskie, a osoby, które chcą mieć jedno i drugie, z reguły raczej pewnie Polacy, którzy mówią po angielsku, będą dostawali po prostu info o obydwu rzeczach. Oczywiście będę starał się nie dublować filmów, czyli recenzje oczywiście, jeśli będzie recenzja w języku polskim, w języku angielskim, to oczywiście będzie zdublowana, no bo nie da się tego uniknąć. Ale jeżeli będzie Battle Report, będę się starał raczej wrzucać go w języku angielskim, jeśli to będzie sponsorowany, jeśli taki po prostu będę grał ze znajomymi, to będzie oczywiście na polskim, bo będzie to typowo dla fanów, żeby... Poza tym nie wszyscy moi znajomi mówią wystarczająco dobrze po angielsku, żeby puścić ich na internetach i no żeby nie było im głupio na przykład, bo wiadomo, nie wszyscy mają taką pewność siebie, tak? Aby mówić na internecie po angielsku i nie czuć się zażenowanym później słuchając siebie. Także tak, to jest taki mały update. Zaczynam vlog pierwszy po polsku. Będzie to jako tako vlog pierwszy. Na drugim kanale, czy na pierwszym kanale Grot Orderly vlogi kontynuować się będą dalej. I tam też będzie podejrzana informacja o tym, co i jak. Także zachęcam was do subskrybowania obydwu. Zachęcam was do aktywnego uczestnictwa w komentarzach na YouTube, na Facebooku, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek mnie followujecie. Zachęcam was i widzimy się. Mam nadzieję, że będziemy w stanie kiedyś na jakimś może turnieju większym w Polsce się spotkać i porozmawiać cztery oczy z niektórymi z was. Na razie pozdrawiam was i do zobaczenia do następnych filmików po polsku. Na razie.